proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Historia wyborów 4 czerwca 1989 roku zaczyna się od objęcia stanowiska przywódcy Związku Radzieckiego przez Michaiła Gorbaczowa. W 1985 roku zapowiedział on perestrojkę, glasność i usturienie, czyli program głębokich reform całego bloku wschodniego. Momentem przełamującym marazm trwający w Polsce były strajki w Bydgoszczy w kwietniu 1988 roku, zapoczątkowane przez pracowników zakładów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Do tego protestu przyłączyło się wiele innych ważnych zakładów w całym kraju. Oprócz postulatów ekonomicznych pojawiło się hasło ponownej legalizacji Solidarności. Pierwsza wzmianka o okrągłym stole pojawiła się w czerwcu w przemówieniu generała Jaruzelskiego. Rozmowy pomiędzy przedstawicielami Solidarności a delegatami władz rozpoczęły się w połowie września 1988 roku. Toczyły się one w podwarszawskiej willi MSW w Magdalence. Głównymi negocjatorami byli generał Kiszczak i Lech Wałęsa. Kolejnym przełomowym momentem stała się debata między Lechem Wałęsą a Alfredem Miodowiczem, przewodniczącym OPZZ z 30 listopada, która w założeniach władz miała całkowicie zdyskredytować opozycjonistę. Jednak ku zaskoczeniu władz wynik debaty okazał się zupełnie odwrotny. Poparcie dla Solidarności momentalnie wzrosło. 18 grudnia 1988 roku Lech Wałęsa powołał Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ Solidarność. Decyzja ta wywołała oburzenie, zwłaszcza wśród radykalnych środowisk, takich jak Solidarność Walcząca czy Federacja Młodzieży Walczącej. Ostatecznie obie strony przystąpiły do Okrągłego Stołu 6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim, zwanym obecnie Pałacem Prezydenckim. Przy prawdziwym Okrągłym Stole obie strony negocjowały w zasadzie tylko dwa razy. 6 lutego i 5 kwietnia 1989 roku. Najważniejsze kwestie rozstrzygano podczas spotkań trzech zespołów do spraw politycznych, gospodarczych i związkowych. Kluczowe decyzje zapadały jednak w Magdalence. Zadecydowano o utworzeniu Izby Wyższej, Senatu oraz powołaniu Urzędu Prezydenta, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe. Zdecydowano, że wybory do Senatu będą całkowicie wolne, natomiast do Sejmu 65% miejsc zostanie zagwarantowane kandydatom PZPR oraz ich sojusznikom. Wybory odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Trzeba powiedzieć, że ta dekada lat 80. ona była taką szczególną dekadą, ale była taka, no można powiedzieć, maraz w życiu społecznym. Z pewnością ten cały ciąg wydarzeń, powiedziałbym, tu nie można, to nie można jednego jakiegoś wyróżnić. Okrągły stół 4 czerwca i 12 września powstanie rządu mazowieckiego, to na pewno no z pewnością historyczne wydarzenie dla Polski. I ten wynik 4 czerwca 1989 roku tych wyborów był fenomenalny i o tym nie można zapomnieć. Potem nastąpiło pewne przyspieszenie, bo komuniści zaczęli się sypać, no i potem można było robić co innego, ale nie można negować znaczenia tych wyborów dla przyszłości Polski. Sam okrągły stół i same wybory 4 czerwca były niewątpliwie etapem milowym w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. We wrześniu mieliśmy pierwszego polskiego niepodległościowego premiera Tadeusza Mazowieckiego i nastąpiła cywilizacyjna zmiana w kraju. Mazowiecki, to było też ważne, bo mnie pytali o na przykład teraz na Ukrainie, jak to jest, że w Polsce się udało, a u nich to tak wszystko jakoś długo idzie. Że Mazowiecki wybrał ludzi do tych reform, którzy się najlepiej na tym znali. Nie zasłużonych działaczy, nie jakiś tam po linii partyjnej, żeby jakąś tam równowagę złapać między rozmaitymi, nie wiem, partiami, frakcjami i tak dalej. Polska ze względu na
przemiany polityczne, których była prekursorem wśród państw byłego bloku wschodniego, zmieniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej, wstępując do organizacji świata zachodniego, UE i NATO. Gdy chodzi o zespół reform politycznych, no tam zapadły najważniejsze decyzje, czyli o wyborach czerwcowych, o zgodzie na kontraktowy wybór do Sejmu, wolne wybory do Senatu. Te dwie izby miały wybierać nieistniejącego do tej pory, czy na funkcję nieistniejącą do tej pory w Polsce, czyli prezydenta Rzeczpospolitej. W tym zespole, jakby ten zespół akceptował również kwestie większych wolności w stowarzyszaniu się i tak dalej, czyli de facto zespół polityczny jakby otworzył drzwi nie do demokratyzacji, tak jak się wielokrotnie mówiło za PRL-u, tylko do demokracji, do rzeczywistej demokracji w Polsce. Staliśmy się krajem wolnym, demokratycznym, suwerennym. Należymy do największego bloku obronnego na świecie, jakim jest, i najsilniejszego, jakim jest NATO. Więc jest to niewątpliwie i doganiamy szybko kraje Zachodu, jeśli chodzi o poziom życia. W momencie tej transformacji na przykład Ukraina była na wyższym poziomie niż my. Oni mieli lepiej, łatwiej, no byli tam, prawda, u wielkiego brata. No i zobaczcie, gdzie dzisiaj jest Ukraina, tak? A gdzie my jesteśmy? Polska miała trochę szczęścia. Gdyby nie takie okienko transferowe do Unii Europejskiej, do NATO, dzisiaj moglibyśmy być na takim samym poziomie jak Ukraina. Polska stała się krajem, członkiem i NATO, i Unii Europejskiej, co oznacza zupełnie inną naszą pozycję geopolityczną. Wybory 4 czerwca 1989 roku to również początek historii polskiego samorządu. Na początku na szczeblu gminnym, a później na szczeblu powiatowym. Kolejnym, a może najważniejszym czynnikiem to była decentralizacja państwa w 1990 roku i wzmocnienie samorządów, które uzyskały nie tylko władzę, bo ich bezpośrednio wybierano, ale także środki finansowe. A samorząd ma to do siebie, że każdy burmistrz, każdy prezydent czy wójt gminy jest blisko ludzi. Polski samorząd był dlatego dobrze przygotowany, że nie tylko chodziło o to, że wybiera się lokalną władzę, ale ona rzeczywiście dostała odrębny zakres kompetencji. Zupełnie nie było też hierarchiczności. To znaczy w sprawach, w których samorząd gminny jest kompetentny, on sam podejmuje decyzję. Nie ma tak, że potem musi ktoś to zatwierdzać czy coś. Jedynie jest nadzór nad nim, czy robi to zgodnie z prawem. No z całą pewnością ta reforma na poziomie gminnym, podstawowym, była jedną z najbardziej udanych reform polskich i przyniosła taki wzrost uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy. Reformy ustrojowe to nie tylko przemiany polityczne w Polsce, ale również głębokie zmiany w gospodarce naszego kraju. Polska i Ukraina miały podobny dochód narodowy, produkt krajowy brutto na głowę, PKB na głowę. Dzisiaj Polska ma 3,5-krotnie większy produkt krajowy brutto na głowę niż Ukraina. I plan Balcerowicza, takiego głębokiego skoku na wolnorynkowe zasady i liberalne, no wywołało cały szereg napięć społecznych i rozwarstwienia społecznego, co być może trudno było uniknąć w tamtym momencie, ale to miało swoje długofalowe skutki. Oczywiście partia komunistyczna z jednej strony chciała przerzucić odpowiedzialność za konieczne zmiany gospodarcze, które były bardzo trudne dla społeczeństwa, na opozycję i powiedzieć, że to oni tak chcieli, oni nie wiedzą jak rządzą, nie wiedzą co robią i takie są skutki. Po drugie dokonaliśmy wielkiej zmiany gospodarczej, z gospodarki państwowej w gruncie rzeczy zorientowanej na eksport na wschód, staliśmy się gospodarką wolnorynkową. Nasz eksport jest głównie kierowany do Unii Europejskiej, na zachód. Polska najszybciej wyszła z pewnego takiego depresji potransformacyjnej i uzyskała największy rozwój gospodarczy przez te 30 lat z tych wszystkich krajów, więc w jakimś sensie też byliśmy wzorem dla rozmaitych innych krajów, jak te reformy można robić. Ja nie mówię, że nie było jakichś błędów, czy nie, jakichś rzeczy, że można było zrobić trochę lepiej niektóre rzeczy, ale stosunkowo najbardziej udana była ta nasza reforma. Na przełomie lat 80. i 90. nastąpiło ożywienie wśród polskiego społeczeństwa. Ludzie zaczęli mieć realny wpływ na kształt naszego państwa i z optymizmem zaczęli patrzeć w przyszłość. Okrągły stół stworzył coś takiego, co można nazwać duchem okrągłego stołu, czyli że
potrafimy się w Polsce porozumiewać, mimo różnic politycznych, mimo to, że jedni wierzący, drudzy niewierzący, jedni z opozycji, drudzy z władzy. Czyli ten duch okrągłostołowy nam był bardzo pomocny w okresie wielu lat w sumie. I pamiętam tę atmosferę, która udzieliła się także mnie, no, dzieciakowi, który de facto miał możliwość tylko wrzucenia kartki do urny, ale rodzice głosowali, ja nie miałem lat tylu, że mógłbym zagłosować. Na pewno to był przełom. Te procesy takie mentalne, to moim zdaniem one właśnie najdłużej trwają. Łatwiej zmieniać infrastrukturę i taki zewnętrzny wyraz niż nawyki społeczne. Wolność mediów, wolność stowarzyszeń, wolne wybory. To wszystko było zaprzeczeniem komunizmu. Jesteśmy uznawani za kraj, który generalnie wykorzystał swoją szansę. Wybory 4 czerwca, kontynuacja czy otwarcie nowego rozdziału w historii Polski? No absolutnie nowy rozdział w historii Polski. To absolutnie, to były przełomowe wybory. Po raz pierwszy od czasu końca wojny Polacy mogli się bez kontroli, bez fałszowania wyborów wypowiedzieć i zdobyli wszystko, co mogli zdobyć. Uważam, że powinniśmy mówić o tym, że jest pewnego rodzaju kontinuum, mimo że się z pewnymi sprawami nie zgadzaliśmy. No to jest niewątpliwie bardzo ważna cezura. Był niewątpliwie nowym otwarciem w historii Polski. Kontynuacja czy otwarcie nowego rozdziału w historii Polski? Otwarcie nowego rozdziału, zdecydowanie, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Podsumowując, wybory 4 czerwca naszym zdaniem były otwarciem nowego rozdziału w historii Polski. Po raz pierwszy obywatele mieli tak realny wpływ na skład parlamentu. Wybory 4 czerwca zapoczątkowały szereg głębokich reform nie tylko w naszej ojczyźnie, ale i w całym bloku wschodnim. Rozpoczęto szereg głębokich reform gospodarczych mających na celu przestawienie naszej gospodarki z centralnie planowanej na wolnorynkową. Przywrócono dawną nazwę państwa polskiego, Rzeczpospolita Polska, a orzeł w naszym godle odzyskał koronę. Rozpoczął się proces integracji Polski z Zachodem, zakończony pomyślnie wstąpieniem do NATO w 1999 roku oraz do Unii Europejskiej w 2004. Z drugiej jednak strony przeciwnicy tej tezy uważają, że wybory 4 czerwca nie były całkowitym przekreśleniem okresu komunizmu. W rządzie zasiadali generałowie tacy jak Czesław Kiszczak i Florian Siwicki. Poza tym nową konstytucję uchwaliliśmy najpóźniej z naszych sąsiadów, bo aż w 1997 roku. Po dziś dzień trwają dywagacje na temat tamtych wydarzeń i trudno jednoznacznie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy okres komunizmu wywarł na polskim społeczeństwie piętno widoczne dziś,